Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, tym razem czołg lekki, dla odmiany. Zobaczmy, co kolega zrobi. Sponsorem jest kolega T44100 Lover, czyli kochanek od T44100. Pojazd bardzo ciekawy. Może nie należy do najmniejszych, bo on jest dosyć krótki, ale jednak wysoki. Taka bryła jest dosyć spora jak na czołg lekki. Ale zdecydowałem się pokazać tą bitwę, ponieważ wynik, który tutaj jest zrobiony, no to nie jest coś, co robi się na co dzień, a nawet powiem, że to nie jest coś, co robi się przez całą karierę wotowską. Tak jest. No tutaj pan się dał wydupczyć niesamowicie. Ale nie weszły dwa. Ale to tak jest, kurczę, że mamy w tym magazynku kilka pocisków i żeby weszły wszystkie, to normalnie święto lasu musi być. A pewnie, jak wiecie, święta lasu są bardzo rzadko, więc tutaj też rzadko. Czołg lekki, jakie daje nam możliwości? Jak wiecie, ja nie przepadam za czołgami lekkimi. Uważam, że żeby opanować czołgi lekkie, to trzeba naprawdę sporo grać i non-stop orientować się, co się dzieje na mapce. W każdym razie, no kolega tu wiruje niesamowicie, z tego co widać. Natomiast jest też druga strona medalu. Otóż czołgi lekkie, jak ktoś potrafi nimi dobrze grać, to dają niesamowitą satysfakcję. Bo po pierwsze, nawet jak ktoś pasywnie by chciał spotować, to już daje satysfakcję. Niby nic nie robimy, stoimy w krzaku, ale moment, kiedy nasi trafiają w wyspotowane cele, jest po prostu zdecydowanie świetny. A oczywiście, jeżeli gramy aktywnie bardzo, no to wtedy możemy objeżdżać jakieś samotne pojazdy. Co jest najważniejszego? Jaki największy błąd można popełnić, grając lekkim czołgiem? Jak ktoś się nauczy nie popełniać tego, to mi się wydaje, że będzie się dobrze mu grało. Po pierwsze, nie wolno spotować w momencie, kiedy i tak nie ma z tego żadnego pożytku. Więc jechanie na samym początku bitwy na pozycję przeciwnika, wyspotowanie wszystkich, tak naprawdę nic nam nie daje. Być może możemy wtedy się dowiedzieć, powiedzmy, jak się rozjeżdża przeciwnik. To jest jedyny, powiedzmy, no nie wiem, to jest jedyny zysk. Natomiast w momencie, kiedy ktoś spotuje usilnie na flance, gdzie nie ma nikogo z tyłu, no to nie jest to za ciekawe. I druga rzecz, trzeba wiedzieć, kiedy tym czołgiem włączyć się do bitwy, bo to nie jest to samo, co czołg ciężki czy średni, że tak naprawdę możemy dojechać do pozycji i od razu się trzepać. Najkorzystniej grając lekkim czołgiem jest taki moment w czasie bitwy upatrzyć sobie, żeby przeciwnicy już byli troszeczkę naruszeni, tak? Tutaj kolega nie wie, skąd to tak naprawdę się strzela. Dobra, no jest 1400, nastrzelane było mnóstwo, ale jak widzicie, te pociski tak wchodzą na dwoje, babka wróżyła. Kolega tu ma oczywiście świetną pozycję i prawdopodobnie będzie z tego korzystał, no bo ten T29, dla niego jest tam pozycja bardzo dobra, ale zakładam, że stąd nikt nie trzepie go w bok. I takiego już nie powinno być, bo kurczę, tyle strzałów, co weszło tam za zero, to niecelne i tak dalej. No, zaleta czołgów lekkich to jest oczywiście też szybkość, tak? Szybkość niesamowita. Oj, chyba zacietrzewił się. Tak jest. I kolejny. No, idealna sytuacja. Pięknie. Szkoda, że jeszcze jedno. O, tu chyba wszystkie weszły. No, ale widzicie, to musi być miękki cel, żeby wszystkie weszły. A to też nie jest w wocie takie pewne. Zresztą nawet jak miękki cel jest. No, dobra. Niestety nie za ciekawie to wygląda, muszę przyznać. Ale jest ogryzek. Pięknie. Jest ogryzek. Mamy... No niestety dostał kolega teraz. W czołgu lekkim
Oszczędzanie hapsa to jest naprawdę podstawowa też rzecz. Tutaj tego hapsa nigdy dużo nie ma. Plus mamy taki, że oczywiście czołg lekki nie traci kamuflażu podczas ruchu. To jest duży plus, tylko to trzeba umieć wykorzystać. Trzeba wiedzieć, że ten czołg nie jest niewykrywalny, tak? Czyli non-stop trzeba obserwować na mapie, w jakiej odległości od przeciwnika się znajdujemy. No i znajomość map musi być perfekcyjna, żebyśmy wiedzieli, za którego krzaka możemy coś zdziałać. O-o. No i jeszcze trafił za 106 niby tylko, ale to jest ciągle... HP się obniża, tak? No... Marne tutaj są szanse na wygranie tego. Nie wiem, jaki jest wynik bitwy, nie zwróciłem uwagi, ale kolega jeszcze musi dużo, dużo zrobić, bo widziałem, że wynik był przepiękny. No, ta graficzka tutaj akurat fajnie wygląda. Takie trawy żółte. No, fajnie będzie go zniszczyć. O! Było wykrycie. Pięknie, patrzcie. Idealna sytuacja. O, tu bardzo malowniczo to wyglądają te trawy. Bardzo mi się to podoba. Ciekawe, czy będzie kiedyś tak, że one będą się uginały, bo widzicie, czołg przenika przez nie tak naprawdę. Uuu, jest baboczysko. Dobra. No, dzieje się. 7 fragów w tym momencie, 3300. W tym momencie, jakby się bitwa zakończyła, to już to jest całkiem fajny wynik. 3300 uszkodzeń na tym lajciku, tu jeszcze... T29. No, tam chłopaki są już na straconej pozycji. No i niestety spot. No i to chyba uratowało tu sytuację, bo ta fałka, gdyby tam została, byłoby ciężko. Ile tu pocisków zostało? No właśnie nie za dużo. Ale chyba nie będą kapować, tylko będą chcieli rozwalić. Raz. Teraz za zero tylko, żeby nie trafiać. Pięknie. Ach, to też był ważny strzał. Ponieważ jakby tutaj dojechał gość, to już by spotował. Tak naprawdę nie zasięgiem widzenia, tylko swoją, no, bliskością. Samą obecnością po drugiej stronie skarpy byłby i kolega już nie miałby żadnego manewru. A tak? O, widzę, że wyciąg się szykuje. 4200. 4200. Została minuta 34. No, trzeba przyznać, zgrabnie koledze idzie to celowanie. Bardzo zgrabnie. Została minuta. 4500 uszkodzeń. Szkoda, że tylko minuta. Jakby zostały ze 3, to już bym był spokojny, a tak... Jest bardzo mało czasu, można jeden magazynek wystrzelić i drugi jeszcze się zdąży załadować. Ale trzeba przyznać, dużo się dzieje w tej bitwie. Oho. No, kolega raz może przyjąć, to jest ten plus. Teraz nie można sobie pozwolić, żeby... Ajajajajajajaj. Dobra, czy ucieknie? Ucieknie prawdopodobnie, jest dużo szybszy. Zdąży się przeładować na pewno. Zostały 33 sekundy. Można przy... No, czy można przyjąć? No tak, na dwoje babka wróżyła. Oj, 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 pięknie. Trafił. O kurde, zobaczcie, 2 życia zostało. No trzeba mieć szczęście też. Zostało jeszcze tyle pocisków. Gdzie tu był gościu? Mi się wydawało, że to... Jest, Nashorn. I ostatni? Kurka, taran! A nie, już nie ma czasu. Ale jaja. Ale jaja.
Jeden pocisk mu został, zobaczcie, i gdyby troszeczkę dłużej bitwa potrwała, to byłby ostatni pocisk. Chociaż nie, czy... Kurczę. No, fajne to było do oglądania. No i moi drodzy, tutaj wyniki oczywiście. Kolega, który kocha T-44-100, no MK to w ogóle nikogo nie dziwi, medal Pula też nie, ale zdecydowałem się pokazać to, bo na T-71 6275 uszkodzeń, słuchajcie, to jest naprawdę fenomenalny wynik. Oj, trzeba się bardzo namęczyć, żeby coś takiego zrobić. 11 fragów, 1455, świetna gra. Kolega tutaj, no zobaczcie, drugi kolega w drużynie zrobił 1200 zaledwie. Czyli naprawdę, no tu losowanie też było oczywiście pasujące, ale wynik przepiękny, 6200. Rewelacja. No, tutaj 200 tysięcy poszło na amunicję, więc zdecydowanie kolega nie zarobił na tym. Minus 147 tysięcy. Ale chyba za taką bitwę warto było zapłacić 147 tysięcy. Zdecydowanie. Dobra, to tyle. Dzisiaj wieczorem spotykamy się może troszeczkę wcześniej, ponieważ trzeba żywe trupy skończyć. No i jakąś inną grę zapodać. Zobaczymy, co to będzie. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.